bierzemy kota w teczkę, jedziemy na wycieczkę tym dużym. A dlaczego tym dużym? Bo będziemy dużą ciężarówkę holować, ponieważ niedobra policja ją zatrzymała. No nie spełnia pewnie jakichś norm, albo jest porozebiała. Czekajcie, tu schodów kurde od groma się zabije. Tak. Taka zabawka i będziemy nim jechać. I w międzyczasie wam pokażę, co, gdzie i jak do odebrania. Pacjenta już mam tutaj, a że zobaczcie, szeroka droga trzypasmowa, żeby mnie dziady nie zabiły tutaj. To musimy sobie wziąć te nasze pachołeczki. Gdzie one są? To 2, 3, 4. Kurde, że ja dzisiaj GoPro nie wziąłem. No, mówię, nagram wam dzisiaj coś, dawno nie nagrywałem. A tu widzicie, policja mnie samego zostawiła, pełne zaufanie. Ja muszę sobie teren zabezpieczyć, bo mnie zabiją. Także zamkniemy jeden pas ruchu. O, i teraz sobie mogę pracować. Muszę mu wał napędowy rozbudować, wymontować. Dlaczego? Dlatego, że to jest automatyczna skrzynia biegów, proszę Państwa. Także jakbym jechał z nim tak jak jest teraz, to by się skrzynia biegów mogła rozsypać. Ojejku, jejku, jejku. Dobra, to mamy, to mamy, to mamy. Autko stoi, chociaż dobrze, że jest jeżdżące. Jedzie na przegląd, niesprawne technicznie, coś tam z hamulcami, opony. Opony na przykład ma takie, zobaczcie. Powiedzcie mi, czy to są dobre opony, czy jeździliście kiedyś ciężarówką albo osobowym samochodem z takimi oponami? To jest śmierć w oczach, przednia opona, jak to strzeli, to nie ma prawa jeździć. Także policja miała w 100% rację. Jeżeli macie inne zdanie, piszcie w komentarzach. Dobra, biorę się za robotę. Zaczniemy od włączenia sobie dodatkowego napędu na tył, żeby te oleje to wszystko tam nam chodziły. A dodatkowy napęd się włącza tutaj, w tym samochodzie. Ze sprzęgłem. Czasem działa, czasem nie. Zadziałał. Rękawice. Zaraz będę musiał kurtkę założyć. Jest 25 stopni, ale będę musiał kurtkę założyć. Bo żona mi dała piękny podkoszulek do pracy. Jakbym pobrudził, to byłby gnój. To byłby gnój. Czekajcie, działa to czy nie działa to? Patrzcie, już zapomniałem, co to jest. To mamy dźwig. Nie działa. Dlaczego nie działa? Będziemy męczyć napędy. Nie chcą działać. Dlaczego nie chcą działać napędy, panie? Dobra, wymęczę i pokażę wam. Taka głupota, obok tego guzika napędu tam jeszcze jest taka lampeczka. I tą lampeczkę trzeba włączyć, aby napędy też nam zadziałały. No dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Najpierw muszę zwolnić ten tutaj zaczep. On jest dosyć taki istotny. Żeby to zrobić, przechylam sobie trochę tutaj. Żeby luz był, żeby tu było luźno. A idzie. Apla. Mamy go. Już sobie to na razie położę. I jedziemy naszymi widłami w dół. Gdzie mój pilot? Kurde, jeszcze za wcześnie. Ludzie, ja jeszcze śpię. Ja jeszcze śpię. I sobie jadą. Guzior. Teraz trzeba zwolnić tu, żeby nam auto skręcało, nie?
to jest? Ach, zawleczka od spodu pewnie. Ja jeszcze śpię. A jak? Widzicie? Człowiek stary, a głupi. Taka prosta rzecz, a ja zapominam o tym. Po co to jest? Po to, tak jak powiedziałem, samochód ma mi potem skręcać, jak będę jechał. Tak bym urwał mu oś. I słuchajcie, teraz sobie po prostu wezmę, opuszczę, wyjadę sobie tutaj i najadę sobie teraz ciężarówką na to, na środeczek. Tom tutaj. Jedziemy. Fura jak się patrzy. Kurde dzisiaj. Same Mercedesy dzisiaj. Opla. Palimy fura. No i pali. Panie, nie te hamulce ręczne w ciężarówkach. No to nie jest hamulec ręczny, to jest wentyl, aby ktoś wiedział. Tak się to mówi, bo to otwiera i zamyka dopływ powietrza. Biegi, proszę bardzo, tutaj. Pyk do przodu i już autko pojedzie. Powinno przynajmniej. No tak mniej więcej na środku bym chciał to. Tam mam lusterko. Widzicie? I tak będziemy sobie obserwować, czy wjedzie, czy nie wjedzie, czy najedzie. Będzie ciężko, jedną ręką, tutaj komórka. Ale ja wam chcę naprawdę wszystko pokazać. Powiem wam, wjechałem perfekcyjnie. Perfekcyjnie. Jeszcze nie jest tak źle ze mną. Zakładam kurtkę, kładę się pod spód, będę najeżdżał. Pokażę wam pod spodem, jak to wygląda. Tam pod moją belkę i teraz podniosę całe auto do góry jednym guziczkiem. Aha. Idzie po to, aby mógł dalej pracować, to muszę sobie podłożyć coś pod koła, bo tam muszę na ten mój, powinno być dobrze, na ten mój zaczep muszę założyć takie haki, zaraz wam to pokażę. Nie ponaglać mnie, bo coś spierdolę. Zobaczcie. Widzicie? Podłożyłem sobie teraz klocki aluminiowe pod to. I mam teraz samochód wyżej. I tutaj muszę założyć uchwyty. Zobaczcie, ile w ogóle dobrobytu ta ciężarówka. Mamy tutaj wszystko, 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 wszystko. I teraz pytanie za 100 punktów, które podłożyć. Podłożę sobie... Te powinny być dobre, tymi chyba nie dostanę się. Te wezmę. Kurde. Też nie za bardzo. Muszę pomyśleć, muszę przemierzyć i będziemy zakładać dalej. A nie wiem, które. Za wcześnie jest, dajcie spokój. Sobota rano, takie zlecenia. Człowiek by pospał, kurde, a nie. O, idziemy prze... Ajaj, nie chce mi się. Dobra, robimy. No i zdecydowałem, że wezmę... O kurde, czekajcie, to jedną ręką... Op. Słuchajcie, założę to na te moje widły. A potem przyjdzie to tutaj, na tu przyjdzie ta belka nasza i tak pojedziemy, zabezpieczymy łańcuchem i chyba to nie spadnie, jak myślicie? A założymy i zobaczymy. No i jak powiedział, tak zrobił. Widzicie, założyłem sobie to, w to założyłem sobie te moje widełki, tutaj uchwyty i to sobie teraz pójdzie tutaj pod naszą beleczkę. Cak. I całe auto w górę. Pięknie się trzyma. Ładnie się trzyma. Oczywiście to muszę jakąś sznurówką zawinąć, żeby to nie spadło. Teraz te bloczki aluminiowe możemy już sobie zabrać, bo nam nie będą potrzebne. Zwolnię sobie hamulec ręczny z samochodu, ponieważ będę musiał rozbudować wał napędowy. Takie zadanie.
A że to jest stare auto, to będziemy pewnie napieprzać tam młotem ile wlezie. A zobaczymy. Ale ogólnie rzecz biorąc wam powiem, zajebista robota. Poleżeć można, odpocząć. Nikogo nie ma. Mało tego. McDonald'sa mi tu postawili. Także zjeść coś można. Piwo na stacji kupić. Wszystko jest. I mi się wcale nie spieszy. Dobra. Sprzątam te aluminiowe bloczki i męczymy się dalej. Zobaczcie, ile tutaj tego wszystkiego jest, jakie tu wszystkie sterowania. Ktoś kiedyś mówił, że moja praca jest bardzo łatwa. No, jest łatwa, jest. Ja już nie wspomnę o tym całej, o tej całej papierologii, którą muszę zrobić. A, nie wiem, czy wy widzieliście tą klapkę. Ja parę lat temu ją odnawiałem. To jest wejście do baku tam, o. Zobaczcie, nadal nie rdzewieje. Ogumka odeszła, trzeba przykleić na nowo. To ona, tutaj połowy jej nie było. Ja ją zrobiłem. Pomalowałem, bo mnie bardzo to drażniło. Ktoś już tutaj obił. Nieważne, ale się cały czas trzyma, bardzo ładnie wygląda. W ogóle piękne auto, uwielbiam tą dziesiątkę. Nie wiem, czy wy widzieliście, ja wam mówiłem. Ostatnio nią wypadek miałem. Słuchajcie, jadę sobie na środkowym pasie, byłem, chciałem skręcić w prawo. I widzę z tyłu Renówka, Clio'wka. Jedzie, nie? No ale widzi tego, za mną była. No to włączam migacze tego, popatrzyłem w lewe lusterko, jeszcze raz w prawe, nie widziałem go, no i skręcam. A ten idiota co zrobił? Pomimo, że migacze mi już działały, on dodał gazu i jeszcze chciał mnie wyminąć od prawej strony. No i był tutaj u mnie w winklu, nie widziałem go i go po prostu zmiażdżyłem. Także widzicie, dzięki temu mamy wszystko teraz ładniutko, nowiutko polakierowane. Zmiażdżyłem go totalnie. No na szczęście Renówkę całą skasowałem za karę, także... Tyle było tego, no. Płakał facet tam. Ja sobie myślałem, że jesteś głupi, to płacz, no. Ale prawdę mówiąc, to była moja wina. Po prostu, bo ja go nie zauważyłem. A powinienem go zauważyć. No tak to jest. Powiedzcie, czy nie pięknie ta ciężarówka wygląda tak. Piękna jest, nie? Piękna. Czekajcie, bo będzie zdjęcie na ten, na czołówkę. Opla. Grubo. Tak sobie tutaj leżę, zabezpieczyłem szczurówkami, to jeszcze tutaj ścisnę takim czymś susikiem, ale zobaczcie, tylne koło. Co to za sensor tam wisi? Ty, ale ludzie są popieprzeni, wiecie co, jak można, zobaczcie to, czekajcie. Jak można, i to po całej długości, złom. Jak można czymś takim jeździć? Kurde. Wiecie jak będzie duży mandat tutaj? To będzie kolosalne pieniądze za to będą. Do zapłacenia. Kolosalne. No dobra, robimy dalej. No i tak sobie to zabezpieczyłem. Zobaczcie. Na ukos tutaj, aby mi fajnie tutaj zaciskało się. Potem ściągnąłem tutaj te dwa łańcuchy na siłę. I to wszystko jest bardzo, bardzo mocne. Powinno się trzymać. A jak nie, jak się nie będzie trzymać, to co się stanie? To spadnie. Mam to w dupie. Zrobiłem, co mogłem. Biorę się teraz za wał napędowy. Ale mi się to nie uśmiecha. Jak ja tego nie lubię. I to jest nasz wał napędowy. W całej jego krasie. I gdzie go będziemy rozbudowywać? Tu, na końcu. A dlaczego na końcu? Bo jeżeli by dla wygody bym sobie rozłożył go tutaj, to potem jakby się tutaj wszystko kręciło, to ten wał by tutaj zapieprzał, poobijałby wszystko, także nie wchodzi inaczej w grę. Tutaj musi być wał napędowy rozkręcony, to są chyba 19. Podwiążę sobie go potem tutaj pasami za ramę i powinno być tyle. I teraz powiedzcie mi teraz, jak ja się dostanę do tych sztuk tam z tyłu. A bardzo prosto, pilot i po prostu przesuwam. Widzicie? I wał będzie mi się obracał. Będę sobie auto przeciągał do tyłu i do przodu. O, zobaczcie. Tu jest. Sensorek. Także biorę się za rozkręcanie. Koniec biadolenia. Śrubki odkręciłem. Powiem wam tak szczerze. Normalnie bułka z masłem. Tak leciutko poszły. Wszystkie. I teraz zamocuję sobie tutaj pas. I zwolnię wał napędowy. A jak zwalniamy wał napędowy? A po prostu bierzemy sobie taką łyżeczkę. Tu sobie bierzemy, odchylamy to.
Bo wał napędowy, nie wiem czy wy wiecie, na pewno wiecie, ale się tutaj schodzi i rozchodzi, musi, no bo wiadomo, samochód pracuje, nie? Także tutaj on zejdzie trochę do tyłu, cofnie się, czy tam do przodu w tym przypadku. No i to wszystko. A zobaczymy, no kurde, nie mam GoPro, nie mam wolnej ręki, no boję się takie rzeczy robić jedną ręką, naprawdę, bo to jest bardzo ciężkie, jak mi to na głowę spadnie, no to bym nie chciał. No i się okazało, ani nie 17, ani 19, tylko 18. Zobaczcie, mam takie specjalne długie klucze. Mało tego, jeżeli byłoby mocno przykręcone, to mam jeszcze takie przeduszki specjalne. I wtedy naprawdę albo urwę śrubę, albo ją odkręcę. Zobaczcie. Bierzemy się. Wał napędowy zamocowany. Widzicie, do ramy. Jeszcze tutaj sobie trochę go do przodu zamocowałem, aby mi się tutaj nie wysunął. Bo tego bym nie chciał, żeby mi taki wał napędowy cholernie ciężki na autostradzie wypadł. Mógłby zabić człowieka. Także na pewno pojadę kawałek i zaraz sprawdzę, czy się wszystko dobrze trzyma. Wejdę jeszcze tutaj na pewno z dwa razy podczas mojej podróży na pod samochód, aby... Oj, poczekaj tam, trzeba wstać! O, aby sprawdzić, czy czasem mi tam się coś nie poluzowało, czy coś. Sam sobie nie wierzę. Dobra. Obniżamy autko. No i pojedziemy. Jeszcze muszę szyld z tyłu zamocować. A wiecie co, nudzi mi się, to jeszcze sobie światełka z tyłu zamocuję, bo mam. Takie o. Zamocujemy, żeby bezpiecznie jechać. Żeby ci z tyłu też wiedzieli, kiedy ja skręcam, kiedy nie. Także ja się pakuję i pokażę ci, jak to będzie na końcu wyglądać. No i samochód mamy zabezpieczony. I zobaczcie, tak to wygląda w praktyce. Co wy o tym sądzicie? Pisz tam i w komentarzach. Chcecie więcej tego typu filmów? Pisz tam i w komentarzach. To założę GoPro na łepetynę i nagramy fajny film. Dobra, jedziemy. I teraz jest plan taki, bo ja muszę w tamtą stronę jechać, żeby tutaj na skrzyżowaniu zawrócić tym moim pociągiem. Zablokuję całe skrzyżowanie, mam to gdzieś. Jedziemy. Muszę cały Berlin przejechać. Mam jakieś 20 km do przejechania. Ten samochód idzie na przegląd tak zwany, którego oczywiście nie dostanie. Jedziemy. Ach. Tutaj sobie mogę poobserwować moje autko, co tam się z nim dzieje. Gdzieś tu jakieś przełączniki były na różne kamery. Nie wiem które. O, tu cztery od razu. Albo tak. Czekajcie, ja muszę zobaczyć tak, żeby... O, tak z góry, jak patrzę sobie, mi fajnie jest. Albo z dołu, wtedy wiem, czy mi tam te haki się trzymają. Widzicie? I nie trzeba się zatrzymywać, sprawdzać. No i co? Jedziemy. Droga przed nami. Słuchajcie, drogi nie będę wam nagrywał, bo droga jak droga. Piszcie mi w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Podobało się? Dajcie lajka, dajcie suba. Was to nic nie kosztuje, a mi naprawdę pomaga bardzo w rozwoju kanału. Także nie bądź skąpy. Daj za moją pracę. Chociaż łapę w górę, napisz komentarz. Czy ci się podoba, czy ci się nie podoba, nieważne, napisz po prostu, daj suba, jak nie chcesz przegapić następnych odcinków. Jeżeli nie chcesz przegapić następnych odcinków, możesz oczywiście wspomóc też nas kawką, link tam jest w opisie. Pozdrawiam serdecznie, cześć!